Przeżyliście wiele w ciągu tej nocy. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. Jesteście na początku nowej drogi, bardzo wyboistej i niebezpiecznej, jak się okazało. Niebezpieczne jeszcze przed tym, nim wyruszyliście w ogóle. Jak się czujecie z tym, że w miejscu, które każdy z was bezpiecznym przystań. Szczególnie ty, Aldari. Jednak to był twój dom, to jest twój dom, w którym napadnięto was w samym centrum jednej z najlepszych dzielnic aldorskich. Nie było to coś błahego. Na pewno nie było to coś, o czym się szybko zapomni. Nie porozmawialiście o tym, nie mieliście okazji nawet mówić tego, co się stało. Jak to wpłynie na waszą misję? Czy ktoś może was śledzić? Czy ktoś może jakoś to wykorzystać? Po prostu się rozeszliście. Kato, Aldari, wy mieliście okazję odwiedzić jeszcze pałac. Odwiedzić jeszcze pałac w dodatku w towarzystwie Ardyna i kilku innych chłopców. Mieliście okazję zobaczyć jednego z oldłańskich książąt, który walczył. Była masakra. Tej nocy w Waldorfie rozegrała się masakra i kto wie, w ilu miejscach na świecie jeszcze ta masakra się właśnie rozgrywała. Ale to chyba raczej sprawiło, że zdaliście sobie sprawę z tego, że nie są to przelewki i trzeba będzie ustalić jakąś kolejność działania, a potem ruszyć i starać się wrócić jak najszybciej, bo czas to chyba jedyne, czego nie można w żaden sposób odzyskać czy odkupić. Kto chciałby przypomnieć, co się na ostatniej sesji działo? Oczywiście za punkt szczęścia. Zapraszam. Zacznę losować. Kolego, może zaczniesz? Nie, bo ja nie pamiętam. To Juano. Dajesz jak zwykle. Lamp, nie słychać cię, jak coś mówisz. Nie, nic nie mówię. A myślę, że coś mówisz. Wyglądać, jakby się pojawia. Dobra, to mogę zacząć. To sesja zaczęła się od tego, że spotkały się Katia i Aldari, omawiając swoje plany. I będą jednostkę, którą trzeba było ocalić ze swoich problemów, Aleksandra, w którym się spotkali w bezpiecznym miejscu, to był problem Kaczma, wraz z jego ukochaną. Dostali, co muszą zrobić, jak muszą się jakby zmyć z Aldorfu. I później poszukali możliwości jakby z oddzielenia ich i przechowania ich osobno. Aleksander udał się wraz z Katią do pewnego zamtuzu rodziwej niedziałki, wyleciał na niego klawa. Nie spodobało mu się to, że przychodzą w jakiejś sprawie pilnowania jakiegoś mokosa, ale wykorzystał to dla siebie i ma dzięki temu przysługę Katii, co na pewno wykorzysta w swoim czasie, powiem z tego. I co? Kawa w obecnej sytuacji przyjął Aleksa pod siebie, dał mu jakąś ciężką robotę w magazynie, w piwnicy do roboty. Chłopak się zmachał, ale przynajmniej był ukryty, dobrze. Nie korzystał z dziewczyn, na to wychodzi, że był zakochany w swojej wampirzycy, ale no, to już nieważne. Później odbyło się w końcu spotkanie naszej wielkiej grupy. Przed nim Katia udała się na naukę o nieumarłych. Spotkała tam jednego z najlepszych nauczycieli od naszej tej dziedziny, czyli postać Arkę od Tona, który, jak również
ukazał się w wielkiej willi naszego Aldariego. To rozmowy były proste, wskazanie rozkazów, ustawienie co, kiedy, gdzie i jak my to widzimy, co musimy zrobić. Nagle przyszli kilka ludzi, przyjaciół chyba Aldariego, żeby chcieli mu go z miłością po prostu zabić, żeby nie musieli się jakoś... Dobra, się zapultałem, więc po prostu chcieli go przywitać, bo przyjechali do Aldorfu. I później zaczęła się walka. Klawa szybko po tej walce zniknął, nawet bez mrugnięcia okiem, po prostu wyszedł z mieszkania, udał się lecieć. Reszta, tak jak już opisałaś, niestety musiała się zająć jeszcze większymi sprawami. Eldari z Katią udali się do, czyli żeby ocalić księcia z Ultuanu jakiegoś, wraz z owcami czarownic, a reszta się po prostu zmyła do swoich bezpiecznych miejsc. Mieliśmy się spotkać rano. Mieliśmy wypływać z Aldorfu w stronę naszych celów. No i to chyba to było wszystko. Cudownie, dopisz sobie punkcik szczęścia. Ja to oddaję Aldariemu, żeby nie zginął nam. O. Co? Ale ja nie potrzebuję, mam nieskończony jeden. Ale... No. Nieskończony jeden punkt. Widzieliśmy na tych pechach przedtem. Nieskończony. No bo ja zapomnę, teraz mam jak tam tyle kostek, to mogę to użyć. Ale dziękuję. Dobrze. Teraz tak, muszę was trochę podzielić, żeby zebrać od was ostatnie deklaracje w tym mieście. Może zaczniemy od Klawy. Hej! Co byś chciał zrobić? Wyszedłeś tu od Aldariego. Jesteś trochę... no jesteś w szoku, tak? Jest noc. Nie wiesz za bardzo, co się stało. Katia gdzieś wybiegła. No, pierwsza to rzecz, którą robię, którą chyba nie deklarowałem ostatnio, to pierwsza rzecz to chowam swoje sztylety, żeby nie było dziwnego. Ja pewnie to zdążyłem zrobić, nawet nie myślałem o tym. I udaje się do znanego mi lekarza, który wiem, że o tej godzinie zszywa ludzi. Mhm. Bo oberwałem czymś, czego nie wiem, czym oberwałem, ale lepiej się uleczyć. Więc no, oczywiście też znając siebie, to jeszcze rzucam dookoła wzrokiem, czy ktoś jeszcze nas śledzi, czy nie. Czy jesteśmy obserwowani? To rzuć sobie na patrzonko. Dobrze. Też się trochę zastanawia, dlaczego tak obserwowany dom jest po prostu... No, kto dopuścił do takiej rzeczy. Wiesz co, jesteś prawie pewny, że ktoś obserwował. Tak jakby może ci się taki pattern powtórzył dwukrotnie, gdy przechodziłeś w zupełnie innym miejscu i ciężko stwierdzić, czy ktoś idzie teraz za tobą, czy to było stricte koło domu Aldariego, ale nawet tam to zobaczyłeś pierwszy. No to jeśli wiem, że są oczy, no to wykorzystuję swoje znajomości terenowe w tym mieście i po prostu przymykam gdzieś, skradając, czy ukrywając się po prostu. I gubiąc domniemany pościg, tak. Mhm. Dobrze, to rzuć sobie na skradanie, zobaczymy, jak się zobaczy. Dobra, już rzucam. Tylko dopiszę jeden numerek, okej. Okay. Bo to miasto. No więc tak to wygląda. Bardzo ładnie. Kompletni amatorzy w ogóle cię nie znajdą, tak. No ja to zniknąłem dla nich. No to więc dodaję się do tego pewnego jednego ze znajomych lekarzy. Dobrze. Rozumiem, chciałbyś się trochę podleczyć mechanicznie. Mhm, tak. Mhm. Czyli my powiem, że ten rzut robiliśmy na rzut, na leczenie się. Bo to było. A było coś. Bo to było i tam już sobie wpisy, więc to jakby już jest zrobione, więc coś chciałem deklarować. Żeby też było fix. Jasne, dobrze. No. I idziesz tam do siebie, jak rozumiem, tak? Ja tak. No i jeśli od niego odbijam, to odbijam... tak, odbijam do siebie, pakuję, bo zostaje mi chwilę, żeby się spakować, no to pakuję rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Czyli po prostu biorę swoje liny, biorę to, co mam ogólnie w swoim wyposażeniu. Czy latarnię, jakiś łom, olej do latarni. Zestaw jakichś ubrań, no i jest zestaw do charakteryzacji pewnie, który mam gdzieś taki podręczny.
to mniejszy. Mhm. Jasne. I biorę, jeśli chodzi o gotówkę, to biorę 64 sztuki złota, 12 szylingów i 10 pensów. Reszty pieniędzy zostają w Waldorfie. Mhm, dobrze. I czy coś jeszcze tego wieczoru? Wiesz co, jak mi starczy czasu, to przejdę się jeszcze do swojego znajomego pacera, Izguca, aby dopytać się go, czy Skubane nie ma jakichś trucizn po prostu. Bo potrzebuje kilka zabezpieczeń. Jakichś środków, które... No, czyli myślę, że tutaj oczywiście to skrótowo opisuję, ale pewnie po prostu bym w dłuższej z nim chwili pogadał, jakiś tam dał brandy, oczywiście byśmy pogadali, popili, ale tak już w czasie tam rozmowy bym swoją intencję, że poszukuję jakichś po prostu rzeczy, które mógłby nałożyć na ostrza, aby... Rzuć sobie na przekonywanie sorki plus 20 za ten brandy. Przekonywanie plus 20, dobrze. Korsta, cimy. Czarn plus 20, mówisz, tak? Mhm. Nie weszło, więc ja to przerzucę. Mhm. Zostaje mi jeden. I teraz rzucam jeszcze raz. No niestety, nie weszło. Powiem ci tak. Rzucił ci na pewno jakimś imieniem. Powiedział ci, że dość szemrana kobieta. Nie jest pewny, czy po prostu jest w mieście. I ponoć jest droga. Ale ona ogarnia temat. Bardzo dobrze. Czy to... Dobra, dzięki. Postarałeś się, ale wiesz co... To następnym razem. Nie wiem, z czym mamy się zmierzyć, ale te skurwiele były silne. Babka, kurwa. W zamanych szatach, a kurwa nic jej nie robiłem. A uderzałem, kurwa, ich za trzech. Jaka babka? A, nie pierd... Już mówiłem ci. Tak. Bo ja to powiedziałem mu tam o tej elfce, która kurde była... Okazała się, że była naga. A mówiłeś, że to elfy i tak dalej, czy...? Tak, mówiłem, że to elfy. Kurwy syny. Wszystko, wszystko. Jebany elf. No, już nie dziwię, czy każesz mi obcinać muszę. Okej, żartuję. Ale no, może... No wcale nie musisz żartować. No, Boże. To było... Nie rozumiem ich. Jeszcze, kurde... Mamy robić sprawę po cichu i nagle kurde, wpieprzają się jakichś dwóch, którzy chcą zamordować, kurwa, dowódcę. No, ale całej... zajebaliście ich. No tak, ale przecież nie miałem zamiaru nikogo, kurde, uśmiecać. Ja mam inne cele, inne zadania, a kurde, muszę wchodzić w szranki. No rozumiem ciebie, bo ty lubisz sobie powalczyć, ale ja? Proszę cię. Niech wam ochronę dadzą. Nie. Mamy jakiegoś pydałka tutaj z Aldorfu. No, z pistoletem wymachuję, ale nie, jebać to. No, a przynajmniej tak, z kislewo babeczka jest mocna. To jest baba was broni? No, na to wychodzi. I lepiej broni niż ten pedał, więc no. A, to już. Klawa, co ty masz za znajomych teraz? No, ale wiesz co, dobrze płacą. Kurwa, jak dobrze. Przynajmniej dobrze płacą. Dobra, ale czego teraz szukasz? Nawin coś. A, czyli jak to znajdę, to będzie głośno. A to, jak to standardowo. Nie mogę więcej mówić. Znasz to. No to co, to znowu coś jak wtedy? Żeś chodził jak szczur po tym Aldorfie i szukał czegoś w jakimś dzienniku? No właśnie, znowu muszę kurde jak szczur chodzić. Dobrze mówisz, no. Ale, no, nie wiem czy ci mówiłem, nie, tobie nie mówiłem, no. Ale uważaj na kanały. Bo się kurwa przysparzyłem z tymi pierdolnymi kanałami. Ogarniasz to, że tam żyją humanoidalne szczury? Co kurwa? No Izgus z jasnej cholery. No, nie, jak to nazwał ten elf? Z tego, z Kaweny, o. Widzisz, że on tak na ciebie patrzy. I tak już jesteś trochę po alkoholu, on też nie do końca wiesz, czy patrzy tak na ciebie z niedowierzaniem, czy bardziej tak... Kurwa, w co ty się wkopałeś? Typie. Za dużo mówić, za mało czasu i za dużo słów powiedziałem. Teraz alkohol naprawdę mnie rozluźnia. Dobra, to ja się zmywam.
No, jeśli będziesz miał jakiś fajny sprzęt, to mogę ci tego chętnie kupię. A jeśli znajdę, to też ci dam, jeśli będę miał coś fajnego i nie będę używał. No. Wiemy, co pamiętaj o mnie. No, o tobie zawsze. Tylko tam nie popłyń za daleko. W tych kanałach i... Kurwa. Znaczy nie, teraz do kanałów nie idziemy, teraz jakieś bagna idziemy podobno, nieważne. Kurwa, jeszcze gorzej. No, ale jak każą robić, to każą robić, no. Ale jeśli mi się ty, uda... To czego ty kurwa na bagnach szukasz? Miłości. Kurwa, za taką cenę to ja też bym cię poszukał. No widzisz. Dobra, uciekam, bo już ten alkohol źle na mnie wpływa. O, za mocne te trunki. Musisz zawsze taką mocną wódkę stawiać potem? Jaką mocną? Twoja głowa słaba. Nie. Czyli no i pewnie Klawa, chwiejąc się, udaje się do niziołki, gdzie po prostu pewnie pada na twarz i idzie spać. Czyli chociaż za czas opakując swoje rzeczy. Jasne. Dobrze. W takim razie... Otto! No ty wiedziałeś, że coś złego się będzie dziać od momentu, gdy tak spojrzałeś na tę wtedy pięknie ubraną elfkę i zobaczyłeś, kurwa, bitch. A, już wiem, że coś się będzie działo, odkąd założyłem ten zajebisty obraz. Tak. Ale generalnie to... W sumie jak... Ja poszedłem oczywiście do świątyni Mora. Ale tam zrobiłem to, co ci w sumie wtedy napisałem. Mogę ci to szybko przekleić, żebyś się... Już? Byłem na to gotowy. Generalnie idę do mojego przełożonego, mówię mu co i jak, że spadam, robię spadówę. Pytam się generalnie jak z dostępnością do pewnych rzeczy, które mógłbym wziąć, bo podejrzewam, że może być kontakt z nieumarłymi w ramach tego zadania. To czy mogę, bo już wypływam jutro rano, także ja bym chciał sobie, żeby nie tracić czasu, czy mógłbym wziąć rzeczy z zapasów świątyni. Tutaj mam na myśli wodę święconą, jakieś drewniane kołki, na wampiry czosnku dużo, żeby na pewno nic mi nie zrobiły, tego typu rzeczy. Czyli chcesz taką dostać taką pachnącą torbę podróżną, tak? Tak, tak, z rzeczami. Aj, w ogóle wyszło, że będę chyba robił za cyrulika okrętowego, znaczy oddziałowego bym powinien rzec, więc jakbym mógł też zgarnąć bandaże, no rzeczy z magazynu, zakładam, że są takie rzeczy w Zamorycji. Nazywa. Dobrze, rzuć sobie kasto. Dobrze. Na pewno dali ci czosnek. Z kołkami był trochę problem, bo zapasy się pokurczyły jakimś dziwnym trafem. Ciekawe dlaczego. Woda święcona, jasne. I co jeszcze chciałaś? Medykamenty, bandaże, napary leczące. Dobrze, jeżeli chodzi o napary leczące, dostałeś 2. A tak to bandaże i tak dalej, to sobie po prostu dopisz, jak ci się skończą, to ja ci powiem. Okej. Okay. Dostałeś też, jak potem zobaczyłeś, przeszukując rzeczy, dostałeś taki morycki wisiorek. Być może byś pamiętał po prostu o swojej misji. Dobra, dziękuję. W takim razie jak już ogarnąłem wszystko z przełożonym, to chciałbym znaleźć tego brata w zakonie, który zajmuje się kwestiami organizacyjnymi i powiedzieć, żeby mi jutro obudził na jutrznie, bo muszę na nią wstać. Mhm, jasne. Ja już to zapewne zrobiłem wcześniej, ale tylko przygotowuję te listy, które ktoś mi ma wysłać, jak mnie nie będzie, które tam się zajmują tymi sprawami, którymi ja się zajmuję, to znaczy, że chwilowo muszę wstrzymać na czas nieokreślony i w sumie modlitwa, paciorek i do spania. Mhm, jasne, dobrze. Pakuję się jeszcze, nie? I żeby już rano wstać, wziąć kapelusz czy tam kaptur założyć i wyjść. Mhm. Jasne. Aldari. No ja po całym księciu
ogarniam sprawę kolegialną, czyli zatrudniam całe kolegium do ogarnięcia mojego domu. Zatrudniasz całe kolegium, dobrze. Wystaje cynka i on już załatwia wszystko. Dobrze, cynk do krawczyka. I na co byś chciał, żeby nacisk tak jakby położył? Nikt tego nie widział. Taki nacisk ma być. Dobrze. Nic się nie stało. Kto wie, ten wie, ale nikt więcej ma się nie dowiedzieć. Dobrze, jasne. Rzuć sobie kastą. Nikt nie wie. O chuj. No generalnie nikt nie wie. Byłbyś w stanie stwierdzić, że nawet twój mistrz poruszył jakieś kontakty w innym kolegium i kto tam gdzieś tam przechodził czy coś, to no, nie będą o tym pamiętać. Tak się przynajmniej wydaje. I co dalej? No na pewno nie będę spał w tym domu. Także ja się na jedną noc przeprowadzam do moja służka, żeby lepiej mi też jej nie zabili, to jakiś też pokój wynajmę, a tylko na potem na mój domu będzie ktoś inny pilnował, także będzie bezpieczna. No na pewno potem pójdę do naszych ultuańskich gości, nie tyle do księcia, bo i tak mi do niego nie wpuszczą, co do jakiegoś maga, żeby tam polecić. Aha, dobrze. I co ty tam miałeś? Ja miałem złamaną rękę. Rzuć mi jeszcze raz kastę. Dobrze. Kazałeś ci podtrzymać ten blak jeszcze dwa dni. I potem po prostu oszczędzać jeszcze właśnie te dwa dni rękę i potem powinno być okej. Jak tak siedziałeś i gdy cię leczono, to czułeś to takie charakterystyczne ciepło. Co prawda o wiele mniejsze niż wcześniej, gdy sam byłeś katalizatorem, ale na pewno było miło to poobserwować. Na pewno ulga, bo jednak złamana ręka i wyjazd na misję, no to... No na pewno poinformuję Elzę o wszystkim przesłuchaniu. No wiesz, dostałeś odpowiedź. I zajmę się moją nową laską, którą znalazłem w domu, bo leżała sobie na ziemi. Dobrze. Precyzujemy, chodzi o kij, a nie o ciało mroczne. Dobrze. I jak rozumiem, po prostu no, ci schodzi na zajmowaniu się kijem. Tak, tak. Jak to zabrzmiało, Boże Sonia. Dobrze. Do ranka zaraz przejdziemy. Teraz Aleksander. Ja wróciłem pewnie do portalu. No tak. I w tymże burdelu chciałem, nie wiem, jeśli mam tam jakieś przybrody pisane, chciałem napisać listę. Poza tym to nie, przygotować się do drogi, nie wiem, chyba. No, oczywiście wracając, pełną ostrożność, pełna konspiracja. Chcesz... Zawinięty w się rozglądam. No to spostrzegawczość. Stary treb za tobą idzie i tak nogą włóczy. Jak już od kilku ulic. Zaskarżę za jakąś, w jakąś boczną, przejdę sobie gdzieś boczną, żeby... Właśnie tam by... Tak, Aleksandrze, rzuć sobie na inicjatywę. Dobrze. To tam, czy tam dziadek idzie, czy nie, no to wiadomo, to już nie umyka twojej uwadze. Aczkolwiek, jak rozumiem, wracasz do burdelu. Do burdelu.
I czy coś jeszcze? List, treść listu jakąś chcesz, masz? Mam treść listu, ale wątpię, że była potrzebna, póki co. W ogóle kiedykolwiek. Mhm. Żeby go wysłać, to będę musiał pogadać z Odarią. Mhm. I kiedy masz zamiar to uczynić? No rano. Jak się oczywiście spotkamy wszyscy. Mhm. Dobrze. Czy coś jeszcze? Przygotować się do drogi. Mhm. Dobrze. Katio. Katia po tym wszystkich zabawach wróciła na pewno do mieszkania, które współdzieli aktualnie za Kane'em. Tam straściła mu w sumie, że znowu dostała pierdol, ale tym razem od elfów. Tak jakby było tego mało i co tam się w pałacu nie działo z łowcami czarownic. Jednocześnie zaczęła się pakować, segregując rzeczy, które zostawi, które bierze. Więc tak bardziej skupiła się wieczorem już samym na pakowaniu się, bo ona jednak wróciła bardzo późno chyba już do domu. Później pożegnała się odpowiednio z Kane'em i z samego rana szalianki chciała jeszcze tam o świcie praktycznie, żeby ją opatrzyły, połatały i wtedy iść ogarnąć już rano transport. Więc głównie spędziła wieczór no już na z Kane'em i na pakowaniu. Dobrze, a powiedz mi, czy ty mówiłaś Kane'owi, gdzie wy jedziecie, w jakie okolice? Mogę mu powiedzieć, że no Ford, a później jedno znajome miejsce, w którym bardzo polubił się z pewnym kapłanem. Czekasz pozdrowienia. Właśnie, czy wybranie z Bloraka ma coś do przekazania tamtejszym ludziom, którzy wciąż na niego czekają? Chcesz napisać im jakiś list? Już oni nie umieją czytać, Katiusza. Myślę, że ten kapłan by im przeczytał chętnie słowa od swojego wybrańca. Tak cię traktuje. Dobrze, napiszę coś na szybko. Dasz im, jeżeli ich spotkasz. Dobrze. Miejmy nadzieję, że żadnej żaby tutaj nie wyślę za tobą. Żebyś w końcu wracał. Z drugiej strony chciałbym bardzo to zobaczyć. Ciekaw jestem, jak łowcy czarownic i kolegia zareagowaliby na olbrzymią żabę porywającą szlachetnie urodzonych w stolicy Imperium. Ciekawe, czy przyleciałaby na ważce. Może się przekonamy. Kto wie, Katia, kto wie. Dobrze, Katio, czy coś jeszcze? Na pewno chciała się zainteresować, czy tam miał jakieś informacje od Arona, czy gdzieś jechał. Ale pewnie to możemy w innym czasie. A raczej chciała posiedzieć wieczorem, a i bardziej działać rano, więc chciała wypocząć przed nocą. Przez noc. Mhm. Jasne. Dobrze. Nastał ranek. W jaki sposób chcecie się spotkać, złączyć? Katia, jak rozumiem, idziesz załatwić transport. Najpierw szalianki, a później tak, idzie transport, no, bo mieli napływać barką. Załatwiłyśmy żółtami poza sesją. Więc po prostu czy wy mieliście już upatrzony Chyba wtedy jeszcze nie, bo dopiero planowaliśmy tą trasę, więc bardziej ona idzie pytać się barka, kiedy, za ile i w to miejsce dane. W które miejsce? Już odpalam mapę i ci mówię. Mhm. Czy coś płynie w kierunku Marburga, ewentualnie dalej na Zip? Rzuć sobie kasto. Dzisiaj po południu. O 15:00 wypływa barka. Z końmi będzie możliwość? Sprawdzili, że jest jeszcze miejsce, tak? To dobrze, dla 5 osób. Bo ona nie wie, że Aldari nie ma zamiaru płynąć, więc dla 5 osób chciałabym zarezerwować miejsce.
Mhm. Czy płacisz za wszystkich teraz, czy... Powiedziałam, że zapłacę jak przyjdę, bo wtedy będę wiedziała, ile koni i tak dalej. I na twoje nazwisko? Mhm. Okej, okay, dobrze. Feuriger jej mu podałam. Dobrze. Mm-hmm. I co dalej? I wtedy idę sprawdzić, czy Aldar jest na chacie. Jak go nie ma, no to idę do burdelu. Żeby po prostu pozbierać tą ekipę ananasów, gdziekolwiek oni są, bo do portu nikt nie przeszedł, jak widziałam. Dobrze, czyli będziesz chciała zbierać ludzi, tak? Tak. Dobrze, więc teraz tak, jest godzina około 10:00. Aldari, obudziłeś ja byłem rano, jakby co, to do domu chciałem iść, nie? Od razu. Czyli jesteś w domu o 10:00? No tak. Dobrze, czyli Aldari będzie w domu o 10:00. Otto, gdzie będziesz o 10:00? Mi się wydawało, że mieliśmy się z świtu spotkać w porcie, ale jeżeli tak nie było, to będę w świątyni. Jeżeli przyszedłeś do portu, to okej, bo... Tak, nie, wtedy... No to po to kazałem, żeby mnie obudzili na jutro. Tak, no i ciebie obudzili faktycznie, więc jeżeli poszedłeś potem do portu, no to spotkałeś Katię. Katia, bo ta 11 wyszła dobrze. To bym powiedziała, Barka, o tej godzinie stąd odpływamy. Możesz tu zaczekać na resztę, jeżeli już jesteś spakowany, gotowy. Ewentualnie, nie wiem, czy coś potrzebujesz jeszcze załatwić wszystko. Przed wyjazdem? Wszystko mam. Dobrze, to ja mu nawet zostawię mojego konia. Chociaż nie, szybciej będzie mi na koniu do Aldariego. Zostawisz mu swoje bagaże o świcie praktycznie, żeby czekał tam do 15? Nie no, właśnie... Planuję, czy... Bo nie wiem, czy Klawa albo z Aleksandrem tu zaraz nie przyjdą. Więc może... Tak, tak, zaraz do nich też chciałam dlatego przejść. Dlatego Otto, jeżeli coś, ja pójdę po Aldariego, zobaczyć, co tam się dzieje. Może po drodze, jeżeli tutaj nikt nie przyjdzie, zajdę do burdelu. Będę to sprawdzała. Wpływamy dopiero za 5 godzin. Czy tam, jak jest świt, no to za kilka godzin. Zapakuję na Barkę. Zajmiesz miejsce... Zrobisz ewentualnie jakieś jeszcze zakupy tutaj spożywcze czy coś na drogę. I... No dobra. Dobrze, i teraz tak, Klawo, Aleksandrze, bo wy z jednej miejscówki wychodzicie. Co planujecie nad ranem? No, bo on wrócił do tego, do Zamtozu. To jak się wrócił do Zamtozu, to jeśli ja byłem w tym momencie, to też go przestrzegłem i się zapytałem, czy ktoś go śledził. Był jakiś kulawy dziadek. W tym momencie to... Zobaczyłem buliczkę i go już nie widziałem. To w tym momencie przestałem się pakować i i zabezpieczałem ślady. Trzeba zobaczyć, czy ten gościu dalej jest, czy jest. Nie no, chcę ogólnie zobaczyć, czy przypadkiem mi nie nasłał kogoś na Zamtos swoim nieuwagą. Mhm. Czyli taki mały obchód, tak? Tak, taki mały obchód zrobiłem, no to oczywiście w cieniach, bo pewnie tam mam swoje punkty, w których mogę na spokojnie przesunąć, obserwować sobie cały plac. No to dawaj tego. Skradanko i patrzonko na plus 10. Dobra. Jak znasz tam swoje miejsce. To skradanko już leci. I skradanko weszło, 4 sukcesy równe. Mhm. I teraz patrzonko na plus 10 mówisz, tak? Mhm. To patrzonko... Też weszło. To są 2 sukcesy. Dobrze. I nikt nie obserwuje niewłaściwy Zamtuzu. Oczywiście. No to zadowolony z tego. Wracam do niego, tylko pamiętaj, że nam trzeba wstać. No i ten proszę tylko, żeby nie przyszedł, czy bym był w stanie. Czyli proszę kogoś, żeby mnie obudził. Bo pewnie jakiś mamy ochroniarzy, którzy będą trzymali tak to w nocy. To znam, co jest pewnie. To zasnąć Aleksandrowi, bo słyszy za ścianą jąkanie, jęczenie ludzi i kobiet. Bo to znam, co ostatecznie jest. No ale. Dobrze, czyli rano chcesz, żeby cię obudzili, tak? Tak, tak, chcę, żeby rano mnie obudzili. O tym świcie? Czy później? Dobrze, jak o świcie, to cię budzą, Aleksandrze. Rano co robię? No nie wiem, czekam na dole na klawę czy cokolwiek. No ja go budzę pewnie, no więc...
Tylko... Klawa cię budzi, widzisz jego piękne oblicze nad sobą. Będę chyba nie poczuł, ale to nieważne. Chodnika starego. O, dobra, nie spodziewałem się takiej rannej wizyty. Jesteś spakowany? Jestem. Dobra, to ty idź, ja będę przed drugim stroną. Uważaj na tego, uważaj na... Ja ogólnie więcej mówię trasę, żeby doszedł, żeby jeśli będzie miał jakieś tam problemy, ktoś go na niego patrzył niepotrzebnie, to i też opisuję mu, w które uliczki skręcić, bo pewnie znam dojście do doków. Stąd wielu tego, to mu to opisuje, żeby tego, jakby on ma dojść, a żeby się nie martwił, ja się tam pojawię. Aleksander grzecznie kiwa głową. No. W dokach pewnie był nie raz, nie dwa. Mhm. Czyli obaj zmierzacie do portu, tak? Tak. Dobrze, no to spotykać. A czy Aleksie, bo Klawo, ty chciałeś tam bardziej poobserwować, tak? Tak, no ja ogólnie właśnie tutaj tam napisałem, że ogólnie chcę patrzeć na tą scenę, jak oni tam się spotykają. Katia z Otto, niech dochodzi do nich Aleks, to ja chcę widzieć to z innego punktu i pozostać w ukryciu, tak? Jasne, no Klawa gdzieś tam Jamesa Bonda odwalił. Katio, Otto, widzicie, jak Aleksander zmierza w waszym stronę. Może nie będę musiał czekać sam. O, doskonale. Czyli brakuje w sumie Klawy i Alderiego tylko. Witam cię, Aleksander. Dobry. Gotowy do drogi? Jak nigdy. Jeszcze tylko chciałem się najpierw zobaczyć z Aldariem. No to musisz poczekać na niego. Sprawę. Zostaniesz tu na razie za to, już możecie się zameldować na moje nazwisko. Zaraz was po prostu, podejdziemy do zbarki. Będziecie się mogli zameldować już, ja wtedy dam może mu jakąś zaliczkę ewentualnie. Dobra, mniejsza, załatwię to. A wy na barkę? Zająć miejsca, jeżeli coś potrzebujecie, jeszcze zakupić. I czekajcie na resztę, ja zobaczę, jak Aldari po tym nocnym ataku. Ogólnie, jeśli tam chcecie wchodzić, to mówią wam, że wypłynięcie jest o 15. I tak się patrzą, czy wy na pewno chcecie tam siedzieć. Chodź, znajdziemy sobie jakąś oberżę. Tylko się nie uchlejcie. Ciebie tam już nie ma. No dobra, to ja już poszło. Znajdziemy sobie jakąś oberżę. Na Master. Tak, idziemy do oberży portowej zjeść śniadanie. I nie tylko. Owsiankę, tak, owsiankę. Dobrze. A nawet w sumie trafiliście na... na bardzo dobrą. Taką polecaną, gdzie zwykle nie ma miejsc, bo jest taki tłok. Ale udało wam się dostać do środka. I chcecie sobie śniadanko i trochę relaksu przed podróżą, jak rozumiem. Czy przynajmniej ja, bo do 15 czekać bez... nie ma szans. Dobrze, a powiedzcie mi jeszcze, czy wy tak chodzicie z tymi wszystkimi waszymi rzeczami, czy żeście się zapakowali na te bary? Nie, ja osobiście zostawiłem na barce wszystkie te moje wody święcone, napary, tak dalej, z sobą mam czosnek. Moje prywatne rzeczy, czosnek i pieniążki. I wszystkie. Masz przy sobie czosnek? Moje rzeczy. No jeden na pewno mam. Jak bez ręki, bez tego czosnku. Okej, dobra. Jak owsianka będzie za mało czosnkowa, to sobie wycisnę. To trochę jest. Aleksandrze, jakaś część ciebie umarła. Bardzo dobre. Nożem może spróbować. Daję mu ten scyzoryk mój jakiś. Może... Zresztą tutaj jesteśmy w tawernie w porcie, to pewnie wszystko i tak śmierdzi rybą. Także może teraz śmierdzi po prostu rybą i czosnkiem. Wiesz co, wolę taką skalarepą. Nosisz skalarepę? Nie. A widzisz, bo ja lubię czosnek. Dlatego go noszę. Aleksandrze, czy ty zostawiłeś rzeczy, czy masz je przy sobie? Ja zostawiłem cię, ten delatał z koniem i z całym resztą. Okej, dobra.
Dobrze, właśnie, to właśnie, nagle Aleksander się unosi przy swojej owsiance, podnosi głowę i mówi królik, królik, królik. Wraca do jedzenia. Proszę? To podobno przynosi szczęście. Nie. Wiem, ludzie różnie na to patrzą. Tak, na pierwszy... Królik, królik. W pierwszym dniu miesiąca jak ktoś królik, 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 to przynosi szczęście. No, ludzie dziwnie na to patrzą, wiesz, zabobony niby, ale... W każdym lepiej po... jest źło prawdy. Lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć. Coś złego się stanie, jak powiem? Nie. Nie, no królik, 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 Aleksandrze. Królik, królik, królik. No. No. Dobrze, wy sobie konsumujecie. Katio, czy ty zostawiłaś rzeczy, czy chodzisz taka obliczona po tym Aldorfie nieszczęsna? Zostawiam za dużo pieniędzy i za dużo ważnych rzeczy, więc te rzeczy są ze mną. Dobrze, mogłam okay. Zostawić tam tylko konia, na którym był już ewentualnie w Jukach jakiś koc, nie koc. Ale rzeczy pod tytułem granat, kasa i TC są ze mną. Mhm, jasne, dobrze. I idziesz do Aldarego. Dobrze, no jest trochę wcześniej niż 10, bo faktycznie byliście trochę wcześniej umówieni, ale ty, Aldari, jak rozumiem, od razu rano wstajesz i do domu idziesz. Dobrze. Oczywiście twoja służka wstawia się wtedy, kiedy ty, bo pewnie posłałeś jakiegoś uczniaka po nią, żeby uczniak wiedział, że ma po nią iść, zanim ja po niego wsłałem. Tak. Dokładnie, dokładnie tak było. I oczywiście ogarnięto ci w domu, więc uczniowie Kolegium Światła na pewno się spotkali w tym swoje ręce. Nie ma śladów po wczorajszej masakrze i z tego co wiesz, ty na tyle na ile znasz swojego mistrza, wiesz, że nie ma prawdopodobnie również śladów dookoła na tyle, na ile był w stanie tymi swoimi krawczykowymi mackami dotrzeć. I słyszysz pukanie do drzwi. No twoja służka oczywiście ostrożnie już nieco z flashbackami z Wietnamu otwiera. Widzi Katię, no wstają do środka. Chyba dzień dobry, się pytam, czy jest Aldari w domu? Już? Tak, pan już jest, ale jest trochę zajęty. Czy to jest ważne? Tak. No to ona cię wpuściła do środka. I oczywiście Aldari dostałeś informację, że czeka pani Katia. No to ja schodzę do pani Katia. Czy ja będę w saloniku w tym, co zawsze... Obrazy działają na mnie normalnie czy źle? Normalnie już. Znaczy w sensie tak, że tym z ciebie było to zdjęte. Więc wiesz, że te obrazy tam są i już nie jest to dla ciebie dziwne. Okej. Okay. Gotowy do drogi? Byłem wczoraj, ale no, nastąpiła pewna zmiana planów. Muszę zostać jeszcze, myślę, że dzień, dwa w Aldorfie, ale nie możemy zwlekać. Także wy wyruszycie dziś? 15 jest barka. No to świetnie, to daleko mi nie odpłyniecie, postaram się was do... Jeśli będę spinał konia, to za 3-4 dni powinienem być dogonić was. Także miejsce na barce zostaw dla mnie. I dla konia. Ja pozałatwiam tutaj te sprawy. Bezpiecznie będzie dla was, jeżeli wyjedziecie już teraz i na naszej misji też. Bo nie mogę zwlekać. Czy będziemy czekać, aż nas dogonisz po prostu w trakcie? To uprzedzę. Sonia, to była barka do Marburga, która płynie dalej, czy taka, która skręci na... Dalej. Dobra, znaczy w sensie skręci tam do Zip. Okej, okay. To mu mówię, że no będziemy płynąć do samego Zip barką. Więc w którymś mieście, w którym będzie barka się zatrzymywała, pewnie nas złapiesz. Postaram się. Najwyżej was dogonię już w mieście, ale raczej uda się wcześniej. Wątpię, żeby to potrwało dużo bardziej papierkowa robota. W razie czego naszych ludzi, którzy tam będą czekać, mogę zająć się tymi, którzy są bardziej zaprawieni z wojaczką. Jakoś... Zdaje się na twoją intuicję i twoje doświadczenie. No.
Znaczy, wiesz, taka sytuacja to dla mnie pierwszy raz trochę dowodzenie. No, ale nie bez, nie bez powodu zostałaś na to stanowisko wybrana, także troszeczkę wiary w siebie. No, mam też ciebie jako wsparcie, prawda? I postaram się cię wesprzeć, jak tylko będę mógł. Ja wyciągam tą taką pokaźną sakiewkę z pieniędzmi. To Aleksandra. Wczoraj nie dałem mu. Nie zdążyłem mu dać jego zyski. Z tych kilku miesięcy. Także uważaj teraz bardzo na siebie, dobrze? Tak, no teraz, że tak powiem, jestem niewidzialny wręcz w mieście. I miejmy nadzieję, że poza miastem, jak będziesz docierał do nas. Nie dogonią mnie. To dobrze. Chyba wszystko w takim razie. To będę czekać na ciebie, jeżeli coś to w forcie. Tak, jeżeli no nie uda mi się, to na pewno wyślę jakiegoś gońca, czy jakoś was powiadam. Ale wątpię. My myślę, że zajmiemy jakąś zwykłą, normalną karczmę i wypytamy po prostu ludzi. Rozsądnie. No, przygotujcie się po prostu, mój przyjaciel. Bądźcie uważni na barce, a też możecie podpytać, może coś słyszeli. Każda plotka może mieć znaczenie. No i pilnuj, żeby się tam nie pozabijali. Nie pili za dużo. Poniańczyć ich trochę. Własnych dzieci nie mam, to będę miała takie. Tak, no. Starych chyba już nie wychowasz, ale może nam się uda. Dobrze. Klawę puścimy wtedy na miasto, niech się wypytuje, co tam swoimi środkami. Tak, jeśli puścimy go samopas, to będzie więcej niż jak będziemy go trzymać na smyczy, tak? No więc on to tam najlepiej zdziała samodzielnie, tylko żeby się meldował co jakiś czas. Ale pilnuj Aleksandra, żeby nie mówił za dużo. Szczególnie nie przy Otto, bo jego... Tak, bardzo nie przy Otto. Ja ogólnie nie może. Trzymaj Otta z daleka od Aleksandra. Od Otta mam zamiar się dużo sama wypytać, więc myślę, że pilnie, nie będzie miał czasu. Żeby Otto był zajęty. Będzie. No to powodzenia, Aldari. I wzajemnie. No to Katia wraca do portu poszukać swoich ananasów. Dobrze. Otto i Aleksandrze, nażarliście się. Napiliście się. Idąc tam chcieliśmy. Przypuszczam, że spokojnie z ponad godzinkę, zanim wiesz, zrobiono, było miło, można było posiedzieć, Katia nie wracała, przynajmniej nie widzieliście, a mieliście widok na tam główne portowe wejście. Dlatego ta karczma jest tak oblegana po prostu, bo ona jest nie dość, że dobra, to jeszcze ma taką lokalizację. Dwa piwa co najmniej było w takim razie. Ile tam czasu? No, szylingów, bo korun nie mam. Za źle płacisz. Ile płacisz? No. Dobrze, za jedną, tam było śniadanie i dwa piwa, tak? Dla każdego. To płacisz 6 szylingów. Dla nowo bogatych karczma. Miło tak zjeść trochę lepiej, chociażby przed zadaniem. Obstawiam, że nie szybko będziemy mogli tak znowu poucztować. Pewnie nie, na wodzie to ryby, solona wołowina i czerstwy chleb. I tak lepiej niż nic. Wiem, co mówię. Nie narzekam na jakość jedzenia, póki jest. Ale ty chyba inaczej do tego pochodzisz, prawda? Całe życie w Waldorfie, w stolicy. Powiem ci, że to nie do końca. W Waldorfie to mieszkam od ilu. Znaczy, no, mieszkałem rok temu. Dwa lata temu się wprowadziłem, mieszkałem tu przez rok. Wychowywałem się, żyłem właściwie w Nuln prawie całe życie. No, też niczego sobie miasto. No, na pewno można tam zarobić. Jak się wie jak. No, ja mieszkałem. Ja nigdy w mieście nie mieszkałem, póki nie wstąpiłem do zakonu. Wcześniej mieszkałem na wsi, na dalekiej prowincji w Ostermarku. Niby mieszkałem w jednym kraju, a
tak bardzo różnie można mieszkać, prawda? Prawda. Na mnie wyjście pierwszy raz do karczmy wyszedłem dopiero kiedy miałem lat 18 chyba to było. Nie mieliście tam zupełnie nic? W wsi, w którym mieszkałem, nie było nic, no ale pierwszy raz to dopiero pojechaliśmy do Essen ze znajomymi, kiedy byliśmy na pielgrzymce z innymi akolitami Mora. Dobre czasy, to było. Ale no, teraz mam pracę, jestem kimś w zakonie. Też jest przyjemnie. Tak. Dobrze jest do czegoś dojść w życiu. Robić to, co się kocha. Może im też się kiedyś uda. Wydaje się, jakbyś cały czas to robił. A ja tak paradoksalnie to... Ja tak szczerze to chyba wolałbym żyć na wsi. Takie proste, spokojne życie. W mieście to smród, brud. Cały czas pośpiech. W każdym zaułku można dostać nóż pod żebro. No to tak jakoś. Na wsi można bardzo łatwo umrzeć z głodu. Chociaż tam się produkuje żywność, paradoksalnie. No ale... Gdzie jest Klawa? Gdzie jest Katia i Aldari? Czekamy. Statek niby by było 15, ale mogli już też by coś zjedli. Też pewnie zjedli Walderiego. A gdzie jest... Spałeś w... tam, gdzie śpisz? Tam u Klawy, w tym hotelu. Nie widziałeś go? Wiesz co, widziałem się z nim i rano, i wieczorem, ale on... Nie wiem, wiesz... Wiesz jak on jest. Znaczy, nie wiem, ale... Jestem prawie pewien, że kiedy siedzieliśmy wtedy w tej karczmie, jeszcze w Behafen, przez 3 dni, to było najdłużej w życiu Klawy, kiedy usiedział w jednym... Ma trochę swój świat i swoje kredki. Ważne, żeby to lubił. Ważne, żeby robić to, co się kocha. Napijmy się. No, zdrowie. Nie widzicie, jak tak unosicie toaz znajomą, jasnowłosą postać. Teraz unie. Chodzi o Klawę? Nie, chodzi o Katię oczywiście. O, cześć Katia. Gdzie Aldari? Aldari na razie do nas nie dołączy. Jak to? Na razie do nas nie dołączy. Później porozmawiamy na ten temat, nie w karczmie. Później. Ale kiedy później? Ja się muszę z nim zobaczyć, zanim wyjedziemy. Ile wypiłeś? Dwa piwa. Znaczy, ja albo stanowczo za dużo... Jakieś śniadanie? A kto mamy godzinę w sumie aktualnie już? No tak, wycieczka do Aldariego trochę jednak potrwała. Jest około 9:30. To może być i śniadanie. W sumie małe zapasy żywnościowe. Pewnie też trzeba będzie zarobić tutaj. No, na targ się pójdzie, jeszcze się dopiero otwierają pewnie. Ale spróbuję wsiąść, bardzo dobra, z rybą. Tylko moim zdaniem za mało czosnku, ale to, o to się... Ty musisz mieć bardzo dużo czosnku. Właśnie, z chęcią jeszcze cię popytam o te wszystkie sprawy, które cię rozmawialiśmy w świątyni. Tutaj byś chciał... Ale teraz? Czy... Nie wiem, czy przy śniadaniu, na pewno później na barce będzie dużo czasu. O wiele lepsza pora. Ale jeżeli tak dalej będziesz mnie pytać, to w niedługim czasie ja już nie będę miał nic ci do powiedzenia. To będzie oznaczało, że wszystkiego mnie nauczyłeś o... pozbywaniu się tych problemów. Wszystkiego, co wiem. No to Katia zamawia sobie śniadanie i czeka na Klawę. Klawa przybędzie do nas później? Klawy póki co ani widu, ani słychu. Nie wiem. Przypuszczam, że tak. Pewnie okaże się, że cały czas siedział w tej łódce. Wyskoczy, czyli z barłogu.
od szafy. To było jego w stylu. Jeszcze teraz tak patrzę, pokażmy, czy gdzie widzę gdzieś klamę. Właśnie, czy nasz Randol się nie zawiesił przy tatu. Aleksander widał do mnie. Tak ja też się rozejrzę. Bardziej szukając, czy ktoś ich tutaj nie słucha po prostu. 99! Ja to zostawię. Słuchaj, Otto. No znane ci są może takie... Dobrze. Dobrze, Otto, wiem na co szukał. Katio, na co ty zwracałaś uwagę? Na ludzi, którzy nas słuchają, czy w ogóle takich, nie klawę, tylko innych. Dobrze, Aleksandrze, ty na co? Ja się za klawą rozglądałem, czy nasz Randol gdzieś nie wisi, coś, czy z okna nie wystaje do góry. Dobrze. Katio, nikt was raczej nie słucha. Bardziej ktoś przychodzi, to spojrzy na was, ale idzie dalej i w sumie tyle. Aleksandrze, no jesteś pewny, że w tej karczmie nie ma klawy i dałbyś sobie rękę po prostu odciąć za to, że nie ma go. No jesteś pewny. Nawet gdzieś tam zobaczyłeś za drzwiami takie sprytne miejsce, gdzie można byłoby się bardziej ukryć. Nie ma go. Natomiast ty, Otto, ty już widziałeś gdzieś takie numery, ale no nie sądziłeś, że klawa aż tak bardzo amatorsko podejdzie do tego. No zobaczyłeś stojącego tyłem do ciebie za barem karczmarza, który coś tam robił przy szklankach. No i tył głowy, no identycznie jak klawa wygląda. Wypisz, wymaluj, ten sam wzrost, ta sama szerokość barków, no to jest klawa. Chciałem tego karczmarza, którego zamawialiśmy jedzenie, okej. Okay. Nie, tylko u innego. Okej, okay. W takim razie ja się tak nachylam. Może jak dobrze pójdzie, nawet nie będziemy musieli płacić, czy zapłacić. To dostajemy coś gratis, sprawdźcie tam. I tak, robię na bar. Ty, faktycznie. Weź rzuć w niego czosnkiem. Co? Nie, tak. Dobrze, tak. Czekaj, ja zrobię, wstaję. I podchodzę do szympasu. Opieram się, tak? Czy można zamówić dodatkową owsiankę ze szczurzym mięsem? Nie wiem, czy Aleksander to słyszał, ale kiwa głową w uznaniu. Mężczyzna się zwraca w twoją stronę. I ku twojemu, kurwa, takiemu zdziwieniu, takiemu, że aż ci oty trochę wyszły, to nie jest klawa. Czy ty chcesz mnie obrazić? Jakie szczurze mięso. Nie, przepraszam. No, konkurencja cię wysłała. Taki żart. W żartach się pan nie zna? Kabareciarzem to ty byś nie był. Dlatego służę Morowi. Taki czarny humor. Już podać coś normalnego. Trzy piwa i owsiankę z rybą. Z rybą? Tak, z rybą. Słyszałem, że jakieś narzekania były, że za mało czosnku. I że tak lekko zmrużyło oczy. Mi nic o tym nie wiadomo. Pierwszy raz jestem. Ciężko się do pana dobić, taka renoma. Dziwne, bo pańskie usta wyglądają dokładnie jak te, które wypowiedziały te słowa o czosnku. To nie o fiance było. Daj pan mi spokój, ma pan pieniądze. I polej, podaj mi, proszę panie. Dobrze, no dostajesz trunki, dostajesz owsiankę. No widzisz, że tak tej ryby to ci trochę nawalił, faktycznie. I no tak spojrzał na ciebie lekko, wiesz, spod byka, podsunął to i odwrócił się i wrócił do czyszczenia tych szklanek. Też trzy srebrniki za taki zestaw. Dobrze, to będę na zaraz srebrników idealnie. No biorę to, podchodzę do stolika, daję piwo wszystkim troje, daję owsiankę Kati.
Katio jebie rybą. I to wyszło. Patrzę na tę owsiankę z rybą. Za co ludzie tu płacą, to ja nie wiem. Nie było nic normalnego. No dobra. Tak próbuję to, to... Czy to w ogóle jest jedalne? Znaczy, to zależy jak bardzo lubisz ryby. Zależy jaka to ryba w tym pływa. No, jakaś biała. Trafiłaś na kilka ości, ale generalnie zjadliwe było. Dla niej tak połączenie mleka i ryby przy ogórkach to niby nic, ale... Dobra, to trochę tam jej. Dobrze. Nie ma co tu siedzieć. Przejdziemy się na rynek i zaraz zrobimy zakupy, będziecie nosić. No. Kto będzie gotował? No, jakiś suchy prowiant trzeba kupić. Jakieś suszone mięso. Przecież no pierwszy raz na wycieczkę idziecie? Ja w sumie na taką większą wyprawę to tak, pierwszy raz. Wszystkiego cię nauczymy, nie martw się. Obeznani. Ale przed wycieczką trzeba ugasić pragnienie, napijmy się. A to. Patrzę podejrzewam na Aleksandra, czy w jakiś alkoholizm tu wpada? Aleksander ma przyjemnie roześmiany humor. Ale Katia zaruje z nimi, no dla niej to tam... Jak prawdziwa kislewitka. Ciebie to tam lekko płaskotało gdzieś, ale... Pierwsza kolejka dopiero. Dobra, co robicie? Biorę ich na targ, kupuję suchy prowiant, tak żeby starczyło przynajmniej na 2 tygodnie. Dla 5 osób, plus jedzonko dla koni. Odliczcie po cenach ze zbrojowni za tydzień. To zaraz policzę i 2 litry bimbru dla niej, bo ona ma wrażenie, że trochę momentami na trzeźwo tych ludzi nie przeżyje. Aleksander smutno patrzy do swojej sakiewki, prawie nic nie ma. A jak ona widzi ten gest, to właśnie Aleksandrze, mam coś dla ciebie od Aldariego i podaję mu tam pękatą sakiewkę, którą mi dał Aldari. Mówi, że to za jakieś twoje biznesy. Nie. Tak, i pewnie nie odliczył sobie tak. Może odliczył. Nie mam pojęcia. Kolejny. Ja ci chyba pieniądze kiedy jestem z ostatniego roku, prawda? Tak, 13 złotych parę. Jestem gotów dać sobie rękę odciąć, że to było 14. No powiedziałam 14. Zrozumiałem, 17. A to jest straszne na tym targu. No chyba, że liczysz odsetki już. Jak kupujemy takie, które nie jest głównym to żarcie, to 700 pensów to jest podzielić na 240. Około 3 korony. To jest około 3 korony za samo jedzenie dla ludzi. Plus jeszcze pasza i pewnie alkohol, żeby nie kupić. A dla kobiet nie liczyłem jeszcze. Prawie na tydzień 6 srebrnych. Poczekaj, bo ty... ja się powiem... Prowiant, porcja na tydzień. To się jakoś inaczej nazywa niż food per day? Bo masz dobre, kiepskie i średnie jedzenie, to są w pensach, ale jeżeli chcesz kupić sam prowiant, porcja na tydzień, to jest za 6 srebrnych niżej. A, okej, nie widziałem, że tu jest. To ja biorę takich 10 porcji. Oczywiście, racjon. Jasne. Ja zaraz matematykę zrobię, liczę. Myślam? Ja wiesz co, ja chcę sobie kupić na tym targu. To ogólnie masz tutaj takie rozliczenie, za co ile i kiedy, w jakim miesiącu dostałeś, za co ile pieniędzy. Jak sobie policzysz, to wyjdzie ci, że nikt nic nie odliczał. Życiu, gdzie ja to będę jakiś papierek? Dobrze, Aleksandrze, co chcesz nabyć na targu? Buty chcę sobie kupić. Buty chcesz sobie kupić. Sandały. Przypuszczam, że nie są to sandały. Są to te buty, o których rozmawialiśmy. Tak, dokładnie tak. Dobrze. I ty tam pamiętam opisywałeś, że mają być nieco
wyższe i skórzane, prawda? Śliczne mają być, tak. Mają mieć klamerki. I być na obcasie. Z klamerkami. No to powiem ci, że taka przyjemność bardzo luksusowa, no wyniesie cię, tak jak już ci pisałam, 26 złotych koron. Jasne, już se odpisałem z miejsca. Mhm. I masz buty. Będziesz stukał obcasami. I ostrogami przy okazji. Tak, dokładnie tak. Czy coś jeszcze chciałbyś się nietypowego nabyć? Chyba nie. Jak Katia załatwia prowiant. Dobrze. Otto, czy ty byś chciał coś jeszcze kupić? Tak, ja bym sobie chciał dokupić... Chyba najtaniej będzie mi dokupić troszeczkę drewna i sobie sam wystrugam te całe... Bo płacić za to, to aż jakieś tak będę płynął, więc to jest drogo. Ale na pewno chciałbym sobie kupić takie buty też, ale takie wysokie, takie jak noszą... Przeszukiwacze bagien, czy jak to się tam tłumaczy. Wiesz, takie aż pod kolana. Takie... Nie kaloszowate? Takie kaloszowate, tylko że ze skóry. Mhm, dobrze. I tak do połowy uda mniej więcej? Nawet jak będą trochę wyżej, to... To powiem ci tak, to będzie 20 złotych koron. No... Czekaj, ile kosztuje w sumie zbroja? Co to? Znaczy, to... Ogólnie to podobnie tyle co skórznie, no. Prawie cała skórznia tyle kosztuje. Skórznie to ja mam akurat, ale... na nogi same to jest... 20 złotych koron zapłacę też za zbroję na te nogi, więc chyba się na to zdecyduję, na sztrudę. Czyli skórzane buciski takie pancerne. Jeżeli to jest to samo, no to w sumie... A to samo wychodzi. Jasne, dobra. Okej, to kupuję i ile tam za to drewno? A ile chcesz tego drewna? A jakie jest stanie? Chociaż nie, ja bym bardzo chciał te osikowe drewno. Bo to jest najlepsze na wampiry. Z typu tych, co są w Imperium. Dobrze, no to dostaniesz 10 takich dość sporych kawałków i zapłacisz za to 8 szylingów. Okej, okay, spoko. Sobie ja sam jak się mówi, wydrapię? Wystrugam. Dobrze, to tym się będziecie zajmować na statku. Czy coś jeszcze? Myślę, że po zakupach. Nie, jak mamy jedzenie, wszystko to nie. Mamy, wziąłem papier ze świątyni, może papier jest coś do pisania, żeby w razie go musieli pisać listy i trochę wosku na pieczęcie? Jeśli poprosiłeś, to ci dano, tak. Okej, to w takim razie już nic nie chcę. Nie mam pieniędzy, żeby chcieć rzeczy, o których myślę, dobra. Jakie rzeczy chcesz mieć? To wszystko. Nie, spokojnie, to już są moje prywatne rzeczy. A, no to co innego. Dobrze, Klawo. Znaczy, to ja zostaję tam, gdzie jestem, no. Okej, czyli nic się nie zmienia, tak? Nie zmienia się. Dobrze. I co wasza trójka będzie robić do wypłynięcia? Ostatnie deklaracje takie już w stolicy. No myślę, że czekając na Klawę, już tylko na Klawę właściwie, no to można wrócić jeszcze do... Może jakieś zmienimy lokal na inną karczmę i... Tak, poczekajmy trochę jeszcze, bo na tym statku i tak będziemy czekać i czekać i czekać. Trudności. Umilimy sobie pogawędką i kilkoma piwkami ten czas. Co za notaka ty? No to dobrze, możemy czekać przy barce, ale godzinę przed już nam podejść, żeby się na pewno zakwaterować, zapłacić za 5 miejsc, powiedzieć wtedy Katia, jak była już na osobności z panem, którym rozmawiała, kapitanem, że jedna osoba dotrze do nich w połowie trasy, ale miejsce będzie wykupione od początku. Po prostu na razie pan za 5 osób płacę i pan nie pyta o kiedy, kto tam wsiada. I za te konie, które tam ewentualnie są z nami. Powiem ci, że za każdego płacisz za taką odległość i za konie po 2 złote korony. Okej. To ja mu daję w
wtedy 10-12 złotych koron, żeby była... No nie, żadnych pytań później tam, jakby Aldari wsiadał, żeby się nikt nie interesował nami, co się tam dzieje. Mhm, jasne, dobrze. I do końca sobie pijecie i tak dalej, tak? Ja jeszcze bym zapytał Katię, kiedy Aldari przyjdzie. W swoim czasie. Ale... O, to może skoro tak już siedzimy, może mi opowiesz coś wtedy. Katia wyjmuje zeszyt, no, pióro i chce sobie notować ważniejsze rzeczy. To opowiedz mi jeszcze o tych rodach wampirów. No to o to mógłby poopowiadać historię rodu Karsztajnów, przynajmniej taka, jaką on zna, wiadomo, tak jak go uczyli, czyli że przyjechali ze wschodu, z Kislewa, no i siłą zawładnęli Sylwanię, używając mrocznej magii. Wszyscy się sprzeciwili, uciekli, ale oni wskrzesili sobie trupy i o tym mówię, że tak było. A potem, że próbowali zrobić coś Imperium i była wojna, ale przegrali oczywiście. Nie macie lepszych tematów? Jeśli do nie wkarczmy. Rozmawiamy cicho. Ale nie chodzi mi o to. Nie możemy porozmawiać o czymś przyjemniejszym? Znaczy znacząco na Katię. Katia przebiera w głowie tematy, które ostatnio były przyjemne w jej życiu. Wiesz, że krasnoludy mają dziwne urządzenia, które latają w powietrzu? Są dość ciasne, ale... Tak, na pewno. Czy ty popadłeś w jakiś nauk, kiedy przez ten ostatni rok? Nauk? Narkotyki. Nie? Dlaczego to insynuujesz? Latające pojazdy. Co, nie, wóz zaprzężony w konie, który latał? Nie? To było coś w stylu metalowej puszki z dziwnym... Ona opisuje, jak wyglądało to urządzenie, którym leciała. Słuchaj, to ja zeruję swoje piwo. Dajmy na to... że to jest w metalowym kuflu i tak opuszczam na dół. Jak to miałoby się unosić nad ziemią? I podnoszę ten kufel od razu. A widzisz, a jednak leciałam i nie było to aż tak przyjemne. Dość bardzo trzęsło, było ciasno, duszno i... przerażająco momentami. Dobrze, miało być o przyjemnych rzeczach. Ciężko będzie takie znaleźć. Ale przyjemne było, jak wysiadłam z tego. Nie wątpię. Gdy Aleksander powiedział, że nie wątpi, widzicie, jak przychodzi do was Klawa, gdy już skończyliście biegać ze sprawunkami. Tak patrzę. No, co, ruszamy? Tak. Tylko Otto poszedł gdzieś na stronę. Za dużo piwa już tu żłopiem. No i jeszcze na Aldariego czekam. To mówiłam, on przyjdzie w swoim czasie. Chyba Aldari nie ruszy się, bo nie wyszedł z domu. Nieważne. Co to ma znaczyć? Najwyraźniej jest już godzina, że musimy się zbierać. Ale... muszę z nim zobaczyć przed wyjazdem. Znaczy, ja nie wiem, kto tutaj jest dowódcą, ale taka rada, panowie. No też nie widzę jeszcze tego. Ale dobrze, ale pani... Następnym razem, patrzcie, jak chodzicie, gdzie chodzicie i kto za wami chodzi. Co się stało? Nic się nie stało, na szczęście, bo ktoś obserwował. Ale sami nie patrzyliście, gdzie chodzicie. Byliśmy tylko na rynku. Dlatego dobrze... Byliście aż na rynku. O, Klawa. Myślę, że ze specjalistami się tutaj bratam, a nie no, z osobami, które nie wiedzą, co robią. Widzicie, co się wczoraj działo. Wiem, że przyszli po Dariego, ale dalej jesteśmy tu mieszani, więc musimy uważać. Dlatego, no. Jeżeli możesz, to bądź naszymi oczami, bo ja w tym nie jestem
W sensie wy... Kompetencje. Nieważne. Zresztą na podziałem myślach oczywiście, nie tego, ale... Dobrze. To, czyli, to tak, ruszamy na tą barkę, tak? Mhm. To krawa po prostu zwinnie tu się porusza i... Czyli to ja pójdę swoim, to spotkamy się na miejscu. Tempem. Katia, się muszę zobaczyć z Ardarium, co nam wyjedziemy. Dlaczego? Dlaczego tak męczysz? No bo mam tu ważnego do załatwienia. Teraz ważne jest, żebyś posadził swoją dupę na barce i dopłynął ze mną tam, gdzie dopłynąć mamy i słuchał się moich rozkazów, tak? A możesz mi chociaż powiedzieć... Ciągnę gdzieś na bok. Możesz mi chociaż powiedzieć, wiesz, kiedy ona będzie na miejscu? Skąd mam wiedzieć? Ja nawet nie pytałam się nic o Aldariego o to, bo mnie to nie interesuje, tak? Oczywiście. Idę sobie na barkę, obrażony na cały świat. Katia przewraca oczami. Mhm. Dobrze, czy do wypłynięcia chcecie coś jeszcze osiągnąć? Katia, zapoznać się z marynarzami, którzy będą z nią pływać? No dobrze, to rzuć sobie takie plotkowanko ogólne. Zobaczymy, jak cię przyjmą. No, chcę wiedzieć, czy ktoś tam jest ciekawy. Nie. No głównie takie starsze dziadki, ale gdzieś tam dało się trochę pogadać. No, na kim oko zawiesić za bardzo nie było. I wypłynęliście z lekkim opóźnieniem, bo bardziej po 16 niż o 15, ale udało wam się wypłynąć i ruszyliście w drogę. I teraz ja bym chciała na chwilkę kolegę poprosić na dół. Zobaczymy. Czy mam iść z nagrywaniem? Nie. Baba na statku przynosi pecha? Przecież to za bobon. Czekaj, co? Przewozicie tu banany? No. A czy to więcej ci co towar robił pewnie? Tak. Latając sobie za wami. Aleksander przez pierwsze kilka dni jest śmiertelnie obrażony i wszystkich unika z nikim. Jak się wspólnie bawicie, socjalizujecie, to on się ostentacyjnie nie spędza z wami czasu. Aleksander chodzi z wieczorek zapoznawczy. Ja też co zajęty jestem. Zastanawiam się, co o to może robić na tym statku poza buceniem tych. Pucować miecz. Uczyć Katię. Klara pewnie tylko. Czy jak się słyszy nauki, jak ty uczysz Katię, to pewnie podsłuchuje, bo dobrze wie, z kim będzie walczył. To się uczysz nekromancji wraz z Katią wtedy. W sensie nauka nekromancji. Chwila, nie uczę was nekromancji, tak? A co zrobić z tego Simzelazim i za chwilę będę miał kres tego, szkielety, które się ze mną składają. Fajnie by było. Później Sonia, dobra, inicjatywa. Co robicie? No, rzucam, splatam zaklęcie, rzucam wskrzeszenie. Ale co, ale skąd to umiesz? A no, ruszyli nas nekromancji na statku, od tym nas uczyli. Tak jak cię nie było, to kupiliśmy sobie czarnoksięską nekromancję. Tak, dla jaj, zde. Nie no, ale wypytuję go, wtedy wyciąga zeszyt, notuje co ważniejsze rzeczy o wampirach, o wszystkim, co powinna wiedzieć. W sumie Katia coś tam wie o wampirach, nie? W sensie troszeczkę. Katia tak. To znaczy tyle, co ją nauczyłeś. A to, co mówiła ta Irminka? Kiedyś? Czy nie mówiła? No to się mam tam mówiła. To mówiła, ale wiesz, to jest tyle, co mówiła Irminka, a tu ma sprawdzone, rzetelne źródło. Tak, nie, po prostu, tak, no tak, tylko bo wiadomo, że Otto też jakby jest w Imperium i też ma pewną taką książkę, taką, wiecie, jak dostawali w szóstej klasie w Harry Potterze, takie czarna magia dla dzieciaczków. Początkujące. To jest takie ocedrowane. Wiecie, no, pewnie wszystko wiedzą sami. Nie, no to Otto na pewno opowiada o tym, jak powstały wampiry, że to... przynajmniej tak go uczono, że wampiry są stworzone z chaosu przez potężnego nekromantę, który żył dawno, dawno temu, nazywał się Nagash i najechał on Imperium.
i działy się wtedy dantejskie sceny, bo zmarli, wstawali, tak? I oczywiście bojownicy wtedy jeszcze Imperium byli lepsi niż nieumarli, są lepszymi wojownikami. Jednakże na każdego. Ja ci tylko przerwę, jak ty opowiadasz nam takie rzeczy, to już widział na doświadczeniu wysyłam klawę, żeby nam oczyszczał teren, żeby nikt była pewność, że nikt nas nie słucha. Znaczy to są raczej takie nawet wiadomości ogólne, jakby w sumie każdy, kto się interesował historią Imperium, może wiedzieć, że był kiedyś nekromanta, który nazywał się Nagash, tak? To, kim on tak naprawdę jest, to już raczej mało osób wie. No dobra, ale ufam temu, że nie powiesz nic, za co by nas spalili. Nie, za takie rzeczy się jeszcze nie... Zresztą to są wampiry, jeszcze. To nie jest chaos, tutaj jest taka jakby większa tolerancja na to. Patrząc na fakt, że Imperium jest infiltrowane przez wampiry. Więc ten opowiada tam, że Sigmar na szczęście go pokonał. A czym to się Katia zaciekawiła? O co chodzi z infiltracją Imperium? Tak, klawa tylko popatrzył, takie... Wszystko i wszyscy wiedzą o... No, to... Ogólnie... Ci Katia, mówiłem chyba o tej sprawie. Tak, gadałem z wami na temat tego... Tej mojej... A, jednej kurwy. Nieważne. Dobra, mówiłem jednak. Wspominałeś. A właśnie. Klawa, pewnie cię złapałem, jak byliśmy na przykład bardziej sami. A tak z ciekawości, jakbyś mógł powiedzieć. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz, kiedy spotkaliśmy w Behafen, ty mówiłeś coś o pewnej, jak to nazwałeś wtedy, grubszej akcji, która miała miejsce, za którą cię ktoś szuka. A zdradziłbyś mi, o co chodziło? Oczywiście. Uśmiechałeś się, Klawa, że nie. Rozumiem. Twoja sprawa. Nie, po prostu chciałem tylko powiedzieć, że po tym, jak już nawet opuściłeś Behafen, przynajmniej wydaje mi się, że opuściłeś Behafen, to jeszcze o tym długo wrzało. Powinno, chociaż to nie moja sprawa już. Było, minęło, nic pamiętam. Wiesz co, taka mała amnezja. Zawodowa. O dziwo, złoto nadal nie pomaga, ale wszyscy wiem, że złoto pomaga, a nigdy nie pomogło. Tylko przyniosło więcej problemów. Katia mogła dorwać Aleksandra po dwóch dniach, kiedy strzelał w Hohat. O co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? Nawet się nie spodziewam, że twój kochany sobie bezpiecznie siedzi w Altorfie i jedyne co mu grozi, to jest za zimna woda w kąpieli. Ty w ogóle nie rozumiesz, w jakiej jest sytuacji. Jeżeli wierzysz w to, że Kane siedzi grzecznie na dupie, to na pewno nie. Już pewnie pojechał dawno do swojego garnizonu i tam z innymi najemnikami dowodzi. Ile razy byliśmy w oparach, w opałach, to szkoda gadać. W oparach chyba też. Też, po jego twarzy widać, że nie przyjmuje tego do wiadomości. W jego świecie jest inaczej. A o co ci właśnie chodzi? Twoja ukochana też całe życie spędziła jakoś w bogatym domu i... Co? Całe życie. I teraz sytuacja drastycznie się zmieniła, jeśli nie zauważyłaś. Nagle zacząłeś się nią przejmować. To... Może dlatego, że ścigają Imperium i przy okazji Kislev i jeszcze jakiś książę wampirów. Ktoś słucha? Nani? Jak to? No... Wiem, od to klawa! Ja bym nie krzyczał co, tak przed deszczem. Co za wampiru? Krzyczałbym tak przed deszczem. To ja bym chciała widzieć tylko w skrócie, tak patrzę, czy na pewno później, w bezpiecznym miejscu, coś ty odjebał, że takie osoby was ścigają? Wyciągnęłem ją z lustra. W lustrze był ktoś jeszcze. Czyli tak tylko patrzę, Katio? Chyba będzie, nie wiem co to nas wynają, ale ja będę chyba żądał podwyżkę. My nie rozmawiamy przy was w ogóle. Was tam nie ma. On by czegoś takiego w życiu nie powiedział przy innych ludziach. Rozmawiam z kobietą, więc wiadomo. Dobra, no i Aleksandra się przez kilka dni jeszcze fochuje, później może... Jak gdzieś wspólnie w trójkę sobie pijecie, to gdzieś w okolicy siedzieć, żeby ktoś go może poprosił, żeby się przyjść. Ogólnie Klawa nie pije. To widzicie, że Klawa ogólnie stronie od trunków, bo jest na robocie. Aleksander, dosięcie do nas. No dobra.
polewam mu. Bywały takie momenty w moim życiu, że w wiosce nie mieliśmy nawet jedzenia, był alkohol. Co prawda byłem dzieckiem, ale nie było nic innego, więc tylko to było. Znam to. Tak jak mówiłem, niecałe życie różnie się układało. U mnie z reguły był jakiś alkohol, no. Wszyscy pili. A ty, Klawa? Skąd pochodzisz, tak z ciekawości? Chyba, że już zapomniałeś oczywiście. Znikąd. Gdzieś się rodziłem, gdzieś byłem, nie pamiętam. Na wszelki wypadek pamiętasz, jak się ty wiąże? Są na rzepy. Rzepy? Rzepy? Na przykład na klamerki. Nieważne. Skórzane dobre buty. Dobrze. Tak, umiem jadać, ale ogólnie. A, stare czasy. Na szczęście. Zawsze mi sprzyjało. A skąd ta, powiedzmy, nie fascynacja, uwielbienie do zakładania masek? Bo tego się nie spotyka często, żeby ludzie chodzili w maskach. To jak zapytać się osoby z Kislewu, dlaczego lubi alkohol? To nie świadczy akurat o niczym. No właśnie. 6 lat opuściłam Kislew, więc to nie przychodzi w jakiś. Mocna głowa może i tak, ale to bardziej kwestia wychowania. Klamat, widzicie, Klamat, to ja sobie tego zapytania pewnie w głowie. Jakim cudem ona jest dowódcą i kiedy przyjdzie prawdziwy dowódca? Bo pyta się o takie rzeczy. Ale, no... Z ciekawości. Wiecie, że Klamat tak, no... Inkognito, żeby pozostać. Właściwie, nie, w sensie, jesteś charakterystyczny bardzo w takich maskach. To nie jest żadna sama. Każdy cię rozpoznał. W ogóle też widzicie, że Klama pewnie ma zestaw innych masek teraz przy sobie, jeśli byście chcieli zwrócić uwagę. Zresztą on się tym zbyt nikt nie wyciągał. Więc no tak, dlatego się je zmienia. Dlatego się je pali, dlatego się wszystko wymienia. Cały strój, wszystko. Jak masz masę na to, że nie była trudniejsza i tańsza? Jeśli chcesz być wielkim pionkiem, właśnie jeśli chcesz być figurą, a nie pionkiem, to ubierasz się jak figura, a nie pionek. Zachowujesz się jak figura, więc się nią stajesz. Maska czyni złodzieja. Czyli Klawa w tym momencie się zamyka i tak patrzy, że widzisz, że nie rozumiecie o czym. Co on robi, tak? I to jest takie. I on cały czas zastanawia się, dlaczego on. Na szczęście tylko go ochraniacie mu tyłek, że on nie będzie musiał walczyć, więc on tylko po prostu widzi teraz po prostu band takich cepów do obrony jego. Nieldariego. I tak widzicie po swoich oczach, że może właśnie on twarzą tego nie pokazuje, ale w sobie jego oczy tak właśnie. Patrzył na was z góry odrobinę, lekko. Wiecie, może się włożą na tej palce? A pytałeś się, marynarzy? A może widzieliśmy jakieś ładunek? Możecie sądzić, że jakieś na żywo. Ważne, że nie owoce. Jak łatwo pomylić warzywa i owoc. Takie żółte ogórki wiozą, wiesz? Takie zakrzywione. Znaczy, akurat polecam te owoce. Dobre są. Nie na statku. Dobrze, tak jak mówiłam, wypłynęliście. Pierwsze godziny minęły wyjątkowo szybko do... Zatrzymaliście się w pierwszą noc w Worlicy.
Potem nastał dzień kolejny. Już mniej więcej macie obczajoną, jak co działa, kto jest kapitanem, kto tam do kogo najlepiej zagadać, jeśli się czegoś potrzebuje. I macie teraz trochę czasu dla siebie. Aldariego póki co nie ma. Aldar nie dołączył do was w Worlitz, co nie było dziwne, bo jednak wypłynęliście tego samego dnia, ale rano się również nie pojawi. I to jest teraz czas dla was. Drugi dzień podróży, tak? Tak. Aleksander jeszcze sfochwany. Czyli no, jeśli jest ten czas, to na pewno Klawa też prosi o to, żeby te jego rany zaleczył, bo wie, że ma zdolności, żeby opatrzeć. Katia też go chce wziąć w tej kwestii na stronę. Dobrze, to czekajcie. Wybiorę sobie jakiś tam stół pewnie w bursie. Taką widzicie nomenklaturę znam. Rozkładam też, że dobrze, chodź, pokaż się tu, Klawa. Ty żeś dostał. No to jak tam chciałbym poczynić pewne cuda. Ta pierwszona kurwa mnie trafiła. Nie raz. Stałeś z Page'a tylko, czy jeszcze? Nie, Page udało mi się uniknąć. Nie wiem, co on napierdolił pod nosem. Rozumiem. Takie rzeczy może są zabójcze, ale śladów często za dużych nie zostawiają, z tego co już zdążyłem zauważyć. Możesz się leczyć za... Panie. O kurwa, dziękuję. Jestem na fola. Ja biorę taki czosnek po prostu. Masz. Czosnek neguje pozostałości pewnych ciosów. Że tak powiem. Katia? No to Katia ściąga płyty z górnej części ciała, wszystko pod spodem, no i pokazuje mu swoje rany. Nie pamiętam do końca, w co ona dostała, ale no, spójrz, czy wszystko się ładnie goi. Tam szalianki znaczy, jak w sumie ściągnęłaś płyty, to pewnie widzę te wszystkie twoje blizny z miliona walk. Na żebrach, na piersi, na szyi, trochę tego tam jest. Jesteś... bardziej poharatana niż, przepraszam za porównanie, niż nie jeden świniak na ubój. Ale to miał być komplement. Widzę, że wiele przeszłaś. Dwa lata. Żyć to na pewnych obrotach, co? Spotykać byłego męża, tak. Problemy matrymonialne. W pewien sposób, ale na szczęście nie żyje. Ty, tylko się cieszyć. To powinno być dobrze. A ty, Aleks? Andrze? Jakieś problemy? Zamknięty w tym pokoju, proszę. Mówię do ściany. Sam na szczęście. Taka też się ubiera. Nic nie jest. Ciekawe, czy udałoby mi się wyleczyć tych wszystkich marynarzy z otarć na rękach. Ale to chyba nie ma sensu. I wracam do strugania kołków dla wszystkich. Rzuć sobie kastą, zobaczymy jak ci pójdzie z tymi kołkami. Słabo, będą sękać. No powiem ci, że ciężko jest. Ciężko jest naprawdę taki dobry kołek wystrugać. I tak w pewnym momencie się zapomniałeś i tak z jednej strony wystrugałeś za dużo, no niestety. Jest cięższe niż myślałem. Niby głupi kołek. Dobra, ale czy każde drewno koniec końców przerobiłem na kołek?
przerobiłeś, ile tam miałeś? 10 miałeś kawałków, no nie? To przerobiłeś takich skutecznych 8. Okay. Dwa to były takie, wiesz, wersje testowe. Jasne. 10 to mam teraz 11. Dobrze, zapisałem 11. W takim razie każdemu chciałbym dać po 2 kołki. Masz. Katia bierze. I na zapas. Katia, masz. W razie czego w serducho. A prawie tam, gdzie to powinno być. Krawa nie przyjął, bo mu nie potrzebuje. Jesteś pewien? Znaczy, nie będę walczył. To nie jest moje zadanie, żeby walczyć. No tak, ale wiesz, lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówią. Tego będę robił, to co ja mam robić, a wy będziecie robić to, co wy macie robić. Twoja sprawa. Ale... No, też tak. To rozdaje 4 kołki. Cóż, ty pamiętasz o to, że jeszcze Aldari przyjdzie, no. No tak, tak, dlatego na razie dla niego trzymam. Dobrze. Katia, jak miała okazję być kiedyś sklawą na osobności, to powiedziałam, żeby... Jak dopłyniemy do miejsca docelowego, po prostu zniknął i działał po swojemu i przynosił czas informacji. Widzisz, że się uśmiechnął? Z drugiej strony też, jak tak patrzysz, tylko pytanie jest, wiesz, jakie tam są tereny? Słyszałem, że tam są bagna, jak to mówiliście, ale... Ale one będą dużo później. Pierwsze miejsce jest, z tego co wiemy, fortem. Masz jakieś mapy tego miasta, tego fortu? Cokolwiek, to by mi pomogło rozpoznać i odkrytować się? Sonia, czy my coś takiego dostaliśmy? Raczej nie. Jeszcze raz? Mapy miasta, czy fortu. Czy coś takiego dostaliśmy? Fortu, znaczy ogólnie macie mapę fortu, tak, znaczy tego miasteczka. Fortu z środka nie. Nie ma czegoś. Ale samego miasta, jakiś układ budynków, czy coś takiego? Mhm. Tak, 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 to jasne. I widzicie, że to wygląda tak, że ogólnie jest jest miasteczko. I przy tym jest, tak jak zwykle są przy końcach na przykład jakieś zamki szlacheckie czy coś takiego, no to tam jest po prostu ten fort, taki dosyć jebitny, tak? No to w takim przypadku, jak jestem sama na sklawą, no to daję mu tą mapę, żeby się zapoznał przez te najbliższe 2 dni, 3, później ją zwrócił. To się pytam, jakie rozkazy odnośnie tego miejsca? Co mam tam robić? Dowiedzieć się wszystkiego, co przydatne, a reszta będzie, jak Aldari przyjdzie. Powiedzieć tego, co przydatne. Co jest, to znaczy słowo przydatne, co jest przydatne. Bo wszystko nie jest przydatne. To, że tej kurwy się wpieprzą w stodole, to nie jest ważne. Nie, dowiedzieć się, co mówią ludzie, co się dzieje. Czy wszystko jest tam w porządku, czy nie dzieje się nic, co nie powinno się na przykład dziać. A co się nie powinno dziać? Wszystko, co odbiega od normy, no. Klawa, to jest... Czyli tylko tak patrzę precyzyjnie, proszę cię. Dobrze, dotrze Aldari, to precyzyjnie wam powiemy wszystko jeszcze bardziej. Ale na pewno to... wszystko, co, nie wiem, dla mnie odbiega od normy życia. Czy ktoś o czymś nie gada, że jakieś ludzie nie znikają, nie umierają nagle, gwałtownie. Coś nie zginęło ważnego, ktoś nie przychodził ważny, no chyba... Czyli plotki. Czyli to jesteście w stanie sami zebrać nas. Ale nie wszędzie mamy dojście. A ty masz zdolności zniknąć, słuchać coś, co ludzie nie chcieliby powiedzieć przy innych. Co powiedzieć, że tak lekko mu warga się tego drgnęła do uśmiechu? Dobrze. Przygotuję się. Widzicie, że są, czyli widzisz, że on rozkłada tą mapę i zaczyna mniej więcej oszacować. I takie pytanie, jak patrzę na tą mapę, to czy to miasto, czy miasteczko, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto, czy ogólnie patrząc po tym mieście, czy jestem w stanie wywnioskować, czy jest to miasteczko w stanie tam się jakaś jakby szajka stworzyć, czy jest za małe na to, żeby tam jakby było jakakolwiek szajka i prawdopodobnie to jest jakieś miasto, które w pełni należy do jednego typa, do jednej bastobandy.
jeśli by jakikolwiek to mogło być. Czy wiesz, z twojego doświadczenia szajka tak jakby może się wszędzie zawiązać, ale to bardziej zależy może też od otoczenia. No, zobaczyłeś mapy, wiesz, że to jest na granicy tej nieoficjalnej, oczywiście praktycznie ze Sylwanią, więc może być tam nieprzyjemnie. Na pewno rozstawienie sił może was zdziwić, z tego sobie zdajesz sprawę. Jeśli zaś chodzi o szajkę, to tam kontaktów nigdy nie miałeś. Jasne, coś może być na pewno, szczególnie, że okolica jest taka, jaka jest, ale ciężko stwierdzić. Czyli to pewnie jeśli to jest przy granicy, to wiem, że tam muszą być przemytnicy, więc jakieś magazyny czy coś w tym stylu musi być coś na przemycie tutaj robione, bo to jest najwygodniejsze. W takich miejscach musi być jakaś sieć przemytu. Więc jeśli to właśnie z tyłu, chodzi o to, czy bardziej przychodziło mi o to, czy skala miasta jest na tyle duża, żeby tam się mogło więcej jakby grup zawiązać, czy mniej więcej patrzę, że bo to, czyli, bo wiem, że w dużych miastach to tam w tej grupie jest multum i jeszcze więcej. No i tak mniej więcej taką skalę sobie próbuję zastosować, swoje doświadczenie życiowe. Czy jest to na tyle duże, żeby tam się wywiązały jakieś dwa zwaśnione bandy? Bo jakaś banda pewno inna będzie, ale to czy by... Żebyśmy nie wpadli w jakiś konflikt, co nie? Interes. Dobrze, rzuć sobie nawet za Imperium. Oczywiście. Mhm. Pytanie, jakiś ta zawód szyka jakieś plus 10? Co, że mam tą wiedzę to dookoła? To będzie trochę pod innym kątem. Okej, dobra. To już leci. To jest 52, znowu 6 mi nie weszło, więc... bo to jest drugi dzień, więc ja sobie to przerzucę. Bo ze szczęściarza, bo mam tych punktów szczęścia dość dużo. Jeszcze raz sobie rzucę, zobaczymy. O, weszło. Dobrze, ogólnie sięgasz pamięcią, jak widzisz lokalizację i nazwę i... Jak byś miał ocenić ze swojego doświadczenia zawodowego? To oceniasz to na podstawie tego, co sobie przypomniałeś. Wiesz, że Obersteer to było, jest. No, sylwańskie miasteczko przy takim dość nawiedzonym forcie pełnym zjaw. I na tej podstawie możesz mniej więcej wykminić, czy jest tam szansa na bandę, czy raczej twój półświatek omija. No, czy to takie marginesy. To chyba tak, że wiem, że tam jest jakiś forc, jakieś zjawy, jakieś problemy takie, to myślę, że chyba nie. No to się omija takie miasto, bo to są dodatkowe problemy. Więc czyli jak to udało mi się wnioskować, to tego się... No, tak to wygląda. Okej, okay, dobra. To ja tyle. Jeżeli coś, Katia, wiedząc, że tam jest ten fort, to poprosiła, żebyś też rzucił okiem na niego, czy ktoś się wokół niego nie kręcił ścieżkami. Tak jak ty byś się próbował tam dostać. O. Czyli tak, czyli patrz na nią, pewnie wielu głupców by się poszło do tego fortu, ale jeśli ufa się plotkom, to po tym, jak się tam wejdzie, to się tam zniknie. Ci, którzy chcą łatwych chłopów, pewnie tam giną, co trzeba umieć ocenić dobrze. Mogą być ryzyko. Idioci, którzy po prostu chcą tam wejść, nie dla łupów samych. Obejrzyj po prostu, czy tam się nikt nie kręcił też. Czyli po co chodzi o to, żeby pilnował tego fortu. Nie ma problemu. Rzucił okiem na niego też. I wrócił z informacjami dla nas. Umiesz widzieć więcej rzeczy niż my w takich przypadkach. Okej, okay, a Katia jak była, jeżeli była całkiem sama w jakimś momencie, żeby być po prostu, że oni poszli chlać na pokładzie, a ona została sama na dole. Mhm. To ona chciała wtedy zerknąć na karty, ewentualnie nawet nie wyciągać ich, tylko wiesz, rozchylasz sakiewkę, patrzysz, czy coś tam się nie świeci, świeci. Może jedną wyjąć, zerknąć na nią i schować z powrotem. Nic się z nimi nie zmieniło. Wyglądają dokładnie tak, jak mają wyglądać karty w sakwie. W sumie tyle ona chciała po prostu je obejrzeć. Jak coś ponotować jeszcze w notatniku. I tyle. Dobrze. Minęły wam 4 dni podróży. Ja bym chciał jeszcze zadeklarować, jak tylko Ea
płyniemy powiedzmy do wschodniego Sztirlandu, jak to się powinno nazywać. Otto chciałby prowadzić takie, że tak powiem, obserwacje, jak wszystko wokół się zmienia, tak? Jak zmieniają się wioski, ludzie, których tam mija na jakichś polach, jak zmieniają się same pole, jak zmieniają się zwierzęta. I zwraca do wszystko uwagę i chce sobie to wszystko zapisywać. Na zasadzie dzień ten, minęliśmy taką i taką wieś, zauważyłem takie i takie zmiany. I tak aż do samego fortu, czy samej wioski przy forcie to opisywać. Jasne, dobrze, będę miała to na uwadze na pewno, jak już tam dotrzecie. W każdym razie czwartego dnia, mniej więcej dość już późnym popołudniem, zatrzymaliście się w Misen. Wiecie, że na pewno dzisiaj dopłyniecie jeszcze do Gostachów i tam będzie już dłuższy postój. I byliście w trójkę, zajmowaliście się sobą, może trochę rozmawialiście, gdy zobaczyliście, że pod pokład barki wchodzi Aldari. I ja bym tutaj zrobiła 10 minut przerwy. Mhm. I potem sobie dokończymy.